Siemanko, jestem Jacek, znam się w domu, a w kolejnym filmie na moim kanale z gry Good Pizza, Great Pizza. I witaj nas w wiadomości z pizzowe na początek. Z przykrością informujemy, że w dzisiejszym świecie pizzy nie ma żadnych nowości, ale proszę poświęcić trochę czasu na newsy od naszych sponsorów. Nie chcę reklam. Cześć kolego, festiwal Wielkiej Łaski jest za 4 dni. Przyjmijmy dzień pizzy pół na pół, że lepszym prasu, to patrzyliśmy. Dobra, proszę, co by tu w ogóle jakieś owoce urosły? Dziękuję za tą pizzę, mama powiedziała, bym ci dodał. Aha, dostałem jeszcze raz pieniądze. Prosić o połowę pepperoni i połowę pizzy z kiełbasą. Jasne, mordeczko. Już robimy. Proszę, połowa pizzy z pepperoni, połowa z kiełbasą. Oczywiście nie cieszmy się, że w ostatnim odcinku dużo zarobiliśmy. Bo to może wyjść, możemy wyjść tutaj troszkę na minus, bo będziemy musieli kupować niedługo nowe składniki. Ale może w tym dniu zarobimy sporo. Proszę. Trudno, wezmę to. Aha, on jeszcze narzeka w ogóle. Co za człowiek. Pepperoni jest dobre, ale kiełbaski są lepsze. Okej. I przekrój ją na pół. Mogę mieć to dobrze wypieczone? Dobra, ale kiełbaski są lepsze, czyli ona po prostu, nie wiem czy ona nie chce pół na pół pizzy, ale chyba ona chce taką pizzę, że i ona chce tylko na pół pizzę przeciąć. Przekroimy jej w ten sposób. To nie ma znaczenia, ale no nie ma to chyba większego znaczenia, ale, bo to jest pizza okrągła. Tak, o to chodziło. Hej, jak leci? Potrzebuję pizzy pepperoni, połowa bez sosu. Potrzebuję dużych kawałków. Podziel moją pizzę na 4 części. Połowa bez sosu, okej. I pizza to ma być pizza pepperoni. Ej, ale jesteśmy do przodu, naprawdę. Ona chciała, tak, pizza pepperoni, połowa bez sosu i to ma być na 4 części, czyli na takie duże kawałki, dosyć duże. Czyli takie. Proszę. Tak, trzymaj. Elegancko. No, już dosyć sporo zrobiliśmy. Jedna połówka pizzy z serem, a druga z pepperoni. Albo nie, może dwie z serem? Co w końcu chcesz? Na połówka pizzy z serem, a druga z pepperoni, albo nie, dwie z serem. Ma być pepperoni. Zrobimy też taką samą. Chyba o to chodzi. Temu klientowi taki trochę... Kurde, zrobiłem nieźle trochę tę pizzę. Ale no cóż, no będzie dobrze. Nie miał tak dziwnie pokrojoną pizzę jedną, ale będzie ok.
Piekarz 2, aha. I znowu mu się nie spodobało. No co za czub. Daj te monety. Gotowe na to. Chciałem ser, pepperoni i z kiełbasą. Ok, ser, pepperoni, kiełbasa. Robimy szybciutko. Ser, pepperoni, kiełbasa. Całkiem fajna pizza wyjdzie z tego. Myślę, że... Znaczy ta gra ma, no ma na pewno koniec, jakieś zakończenie, ale... możliwe, że nie... Że może jak zbankrutujemy, to zakończymy nagrywanie tej gry. Ale do tego momentu ciśniemy, tak? Ciśniemy, żeby być na plus. Trochę to dziwne, ale w porządku. No normalna pizza, taką chciałeś, gościu. Nienawidzę tych reklam mobilnych. Jesteśmy na $13 zysku. Nie będę na razie nic kupować. Pizza pepperoni jest teraz w słowniku, ale wystarczy jedna zepsuta pizza z pepperoni, a słowo nabierze innego znaczenia. Zjesz to. Nowe badania sugerują, że niektóre po kombinacji dodatków do pizzy mogą zapewnić potencjalne korzyści dla zdrowia. Nasza gospodarza, pizzeria Alicante. Tylko teraz zniżka 100%. Zniżka 100%, to dobre. Dobra zniżka. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. Powiem ci coś. Dziś miałam sen o pizzy z bakłażanem na lunch. Aha, czyli to ona, spójrz na te bakłażany, czyż nie są one urocze? Myślę, że już są gotowe. Super, mogą dostać pizzę z bakłażanem, proszę. Czyli to bakłażana cały czas podlewaliśmy. Okej. Okay. Aha, tego też nie mamy za dużo tego bakłażanu. Będziemy musieli podlewać tę roślinkę. To już trochę zużyłem, trochę dużo nawet. Ale myślę, że za taką dobrą pizzę... Znaczy, bakłażan może nie jest jakiś super dobry. Ale może dostaniemy jakiś fajny napiwek. Proszę. Dziękuję ci bardzo, mogłeś mi spełnić moje marzenia. W międzyczasie podoba ci się ta roślina? Tak. Cieszę się, że ci się spodobało. Wrócę. Czy mogę jeszcze podlać? Czy nie? Czy tak nie bardzo? Potrzebuję jedną pizzę z pepperoni, serem i kiełbasą, a drugą pizzę z pepperoni, serem i kiełbasą. Och, czy możesz przekroić moją pizzę na pół? No to są takie same, dwie same takie same pizzy. Pepperoni, ser, kiełbasa. Teraz kiełbasa? A nie, zaraz. Widzą pizzę z pepperoni, serem, kiełbasą oraz drugą pizzę i pepperoni. To dobrze zrobiłem. Tu jeszcze nałożę trochę sera. Pyk. Na pół. On chce tę pizzę na pół. Pyk. Ej, dałem ci te pepperoni. Co za gościu. Te z kiełbasą bez sosu, haha. Bez sosu. Ale gościu w ogóle nienormalny. Nie wiem, co tu się stało. Pepperoni było na kiełbasie. Znaczy, tfu, na kiełbasie. Nie wiem, czy on chciał kiełbasę na tej...
Chciał dwie pizze. Dałem mu te pizze. Zaczął narzekać. No naprawdę. Chciał bez sosu, no okej. Wygląda lepiej od pizzy. Aha, znowu dostaliśmy pochwałę. Dwie pizze, obie z kiełbasą. Dwie pizze, obie z kiełbasą. Więc szybko robimy te pizze z kiełbasą. Okej, przez tego gościa straciłem znowu pieniądze. Ale spoko, może się teraz odbijemy od tych 43 dolarów do przynajmniej 60. Znam kilka żółwi zamieszkujących kanalizację, które oszalały z powodu tego zapachu. 7 dolarów na piwku. Kozak. Siema, potrzebuję dwie pepperoni. Ja akurat kończę... O, mamy znowu. Myślę, że skończyło nam się ciasto. Okej, pepperoni. Okej, wystarczy. Nie będę tak za dużo też kłaść tych składników. No bo to trochę drożej wyjdzie taka pizza. Chociaż jeżeli kładziemy więcej składników, dostaniemy sporo napiwku. Co może być czasami nawet na plus dla nas. I pyk. I znowu dwie pizze mamy. Tak, rzadko zdarza mi się poniżać moje podniebienie kuchnią zwykłych ludzi, ale ta pizza jest doskonała. Znowu dostaliśmy 6 dolarów na piwku. Patrzcie, prawie 60 dolarów. Mój brat nienawidzi pepperoni. Wezmę pepperoni. Czasami w ogóle jak się nałożę tym ludziom przez przypadek jakiegoś składniku, którego nie chcieli, to myślę, że ten składnik pojawił się przypadkowo i dostaniemy wtedy mniej właśnie mniej tych no, mniej napiwku, więc szybko proszę. Dobra pizza, tak w rzeczy samej i znowu kolejne pieniążki za osiągnięcia. Okradnę cię, mam na myśli pizzę. Tak, kulia. Aha, mogę kupić ci jedną. Nie wiem, co chodziło z tym koleżką. Okradnie mnie z pizzy. Duży te schodnie, 91 dolarów aż, ale zysk 8,90. Jakieś ulepszenie. O, w ogóle, o, dogę. Hał, hał. Hał, 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 grrr. Miał pizza, hał pizza. Patrzcie, bo koleżany znowu będą wrócić. To dzień mięsnej pizzy, ale nie z wymyślnym mięsem, okej. Czyli wiadomo, on będzie, no, nałożymy mu pepperoni, bo pepperoni jest w końcu, no, z mięsa. Nie wiem, z czego jest robione, bo sobie to jakoś nie lubię za bardzo pepperoni. Pepperoni i kiełbaskę i myślę, że taka pizza panu zasmakuje. Proszę bardzo. Pyszna pizza mięsna. Dziękuję ci. Prawie 3 dolary dostaliśmy. Okej.
Potrzebuję pizzy z pepperoni, ale w sumie jest tak, też z kiełbasą. Zróbmy z niej kwartet, przyjacielu. Czyli pepperoni, kiełbasa, tak? Więc no jedna pizza, gdzie będzie i pepperoni, i kiełbaska. Proszę bardzo. W ogóle pod koniec dnia dostajemy też jakieś tam ulepszenia. Może coś wypadałoby zobaczyć, co to są. Może za te złote monety coś kupimy. Było to, że za złote monety możemy coś zdobyć. A trochę ich już zdobyłem. Proszę. Połączenie na pizzę dla przeciętnej osoby, takie jakie. O, prawie dolary dostaliśmy. Spoko. Czy mogę prosić o pizzę pepperoni bez sera? Okej, pizza pepperoni bez sera. Taka biedna pizza trochę. Już jest dzień 12 w ogóle. Pewno z tej gry będzie sporo odcinków, to mogę wam zagwarantować. Niech ktoś da mi kapelusz z folii aluminiowej. Ten piekarz po prostu czyta w moich myślach. Elegancko, $60. Nice. Ujrzycie to bałagan i nie mam pieniędzy, aby się żywić. Czy dasz radę pomóc? Dziękuję, dziękuję ci. Zróbmy mu pizzę, co? Oczywiście, nie będę tutaj robić mu za jakiejś drogiej pizzy. Zrobiłem mu tanią pizzę, żeby tylko miał. Bo w każdym odcinku przychodzi osoba, która jakoś tutaj za darmo dostaje jakąś pizzę. Znaczy, nie w każdym odcinku, tylko może nie w każdym. Ale zdarza się, że w jakimś tam dniu przychodzi taka osoba. Bo w poprzednim odcinku były. Dziękuję, spoko. Dzięki tej osobie nasza pizzeria stanie się bardziej popularna. Jedna pepperoni i kiełbasa. Okej, sporo kosztowały mnie te dwie pizze. Ale ważne jest, że jest. No i ty głupia pizza. Ważne, że już się jesteśmy trochę bardziej na plus. Okej. A jedna pepperoni i kiełbasa. No to. Ja myślałem, że on chce taką pizzę. Czy mogę dostać dwie pizze z dużymi fioletowymi pomidorami? Okej, czy mogę dokupić fioletowe? Ej, ale ja nie mogę. A wiecie co, w dupie mam to. Dam jej to. Nie mam tych pomidorków. Ochrzan dostanę, ale. Dobra, zróbmy szybko. I co? Zróbmy pizzę jej z bakłażanem. Wiedziałem, żeby właśnie kupić składników. Po tym dniu, czyli teraz, jak skończy się, to kupujemy następny składnik. Bo naprawdę, jeżeli ja nie będę mieć nowszych składników, a klienci będą chcieli, no to będzie lipa. Niestety, no nie zrobiłem ci takiej pizzy, jakiej chciałaś. Brakuje bakłażan.
Ale fioletowe cebule, a nagle bakłażan. Minus 7 dolarów. No niestety. Naprawa zamków. Nie stać mnie na to. Tutaj dodatki. No nie. Tylko u nas. Włamywacze wkradli się do niezapłaconej pizzerii. Policja prowadzi dochodzenie. Dochodzenie. O nie. O naszego sponsora blokady, Luke. Czy twoje rzeczy warte są więcej niż cena naszego nowego zamka? Jeśli tak, wybór jest jasny. Zadzwoń dziś. To wszystko na dziś. Good pizza, great pizza. Ej. Zdaje mi się, że zostaliśmy napadnięci, tak? Wiedziałem już to tyle razy. Złodzieje się włamują i zabierają 10% twoich zysków. Gliniarze wchodzą, podają bezużyteczne informacje i wychodzą. A zresztą powinienem już iść. Podobno połączenie sera i sosu pomidorowego na bakłażanie jest smaczne, ale nie odwrotnie. Ser, sos i bakłażan, okej. Okay. Ser i bakłażan. Niestety bakłażan będzie się powoli kończyć, to go muszę oszczędzać go. Bakłażan tam rośnie powoli, ale on bardzo powoli rośnie. Kciuk w górę. Tylko pepperoni z serem. Mogę mieć to dobrze wypieczone? Tylko pepperoni z serem, okej. Niestety przez to, że musieliśmy naprawić piec, zmarnowaliśmy sporo pieniędzy. Jak będziemy lepiej zarabiać tutaj, to kupimy sobie lepszy piec. Widziałem, że są jakieś tam ulepszenia. Właśnie te częste naprawy, to jest właśnie najgorsze w tej grze. No, o, nie zauważyłem, że ona chciała sosu. Cześć, chcę pepperoni, ale jeśli masz też kiełbasę, to nawet lepiej. Dobra, zrobię z kiełbasą tobie to. Ale jakbym nie miał kiełbasy, zrobiłbym mu z pepperoni, też by pewnie narzekał. No co za typ? No znowu jestem na minusie przez tych tempaków. Kiełbasa super, super, pieczona. Nie, to chyba jest najgorszy odcinek, naprawdę. I kiełbasę, dobra. Sami widzieliście, że mamy pepperoni, że chcę pizzę z pepperoni, ale mamy kiełbasę, to lepiej. Czyli tak jakby on nie chciał pepperoni, tylko chciał kiełbasę, ale okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Polecam tą pizzerię znajomemu. Poleci. To super. Nie. Już nie daję mu pizzy. Za często przychodzą ci bezdomni tutaj w tej grze. Rób mi pizzę, która będzie idealnym bakłażanem. Mogę mieć to dobrze wypieczone? Bakłażanowa pizza. No i chyba wiecie co, to jednak niedługo będziemy przegrywać w tej grze. Tak powoli się zapowiada to. Dziękuję ci. Okej, dostaliśmy napiwek.
Cześć, nie chcę pizzy. Cześć, nie chcę pizzy z pepperoni. Nie chcesz pizzy z pepperoni? No to zrobimy ci pizzę z kiełbasą. Proszę bardzo, skoro nie chcesz pepperoni. Widzicie, teraz on, ten facet mówi, że nie chce z pepperoni. Ja tę pizzę tutaj oczywiście pokroję, podam mu. A za chwilę, ja chciałem pizzę z pepperoni. Kiełbaski, tego miało nie być. Nie było mowy o kiełbaskach, no co za... Chcę kupić pizzę pepperoni. A ten facet w ogóle nie powiedział, że nie chce kiełbasek. Powiedział, że nie chce z pepperoni. Ech. Nie, bardzo niezdecydowani klienci tu są, ale dostaliśmy i tak pieniądze za pizzę. No, koniec czasu. Ale może będzie jeszcze jakiś ostatni klient. Nic specjalnego, ale w porządku. No i jeszcze reklamy. Reklamy jakiegoś zarabiania na graniu w gry. Ja mam 26 minut. No, długi odcinek wyszedł. Na minusie znowu. Wynajem. Co? Koszt wynajmu jeszcze doszedł? Znaczy, jakoś nie sprawdzałem nad tego. No nie, naprawy. Nie chcę naprawiać. Niech mnie okradną. Mam to gdzieś. Dzisiaj jest festiwal kiełbasy. Koniecznie musisz spróbować tej pizzy. Inni źródeł, naukowcy zajmujący się medycyną sądową uważają teraz, że wielki pożar w Chicago mógł zostać spowodowany przez wadliwe piece do pizzy. Jak łatwopalna jest twoja pizzeria? Od naszego sponsora. Naprawy piekarników. Owen, nie wymyśliliśmy ognia, ale w 2008 roku utrzymujemy go na swoim miejscu. Tylko u nas. Pizzeria oszukana po raz drugi. Włamywacze kradną kiełbaski ze sklepu. Odpowiedź policji. Poważnie? Ukradli nam kiełbasę. Od naszego sponsora alarmy Alana. Czy chcesz, aby policja wiedziała pierwsza o włamywaczu, czy walisz... walisz, czy wolisz? Sam jej to... O, zniknęło. Nie przeczytałem tego do końca. I dlaczego to złodzieje? Bo kradną. Jeśli zostawisz otwarte drzwi, to tu inny raz nie żyje. Dobra. Potrzebuję jedną pizzę z pepperoni, serem i kiełbasą. Oraz drugą pizzę z pepperoni, serem... pizzę... pepperoni, serem i kiełbasą. Są dwie te same pizze. Pepperoni, ser, kiełbasa. O, nie dałem pepperoni. O, może te pizze wyrzuci teraz. Bo jedyne pizzy było tak, ser, kiełbasa. Kurde. No ja chcę to wywalić. Kurde, no ja to muszę, nie, to za głupia gra. Nie. No dobra, to wpieprz to. Ale głupia gra naprawdę. Ej, ja chcę wyrzucić ci pizzę, bo wyszła nie taka... Ja czuję, że ten odcinek będzie ostatni z tej gry. No szybciej to pizzo wyłaź, no przecież ja teraz stracę klienta. Kiedy w ostatnim odcinku byliśmy bardzo na plus, doszła kwota wynajmu. Niewystarczająco pepperoni, no niestety. Nie zauważyłem tego. Był kiedyś człowiek, który zamówił pizzę z pepperoni i kiełbasą. Tym człowiekiem jestem ja. Czyli co chcesz? Pepperoni i kiełbasa.
będę oszczędzać teraz na składnikach, naprawdę, bo... Bo to, jak my teraz tracimy pieniądze, to jest... No tak, niedodatkowane, to źle rozprowadzone. Co źle rozprowadzone? Jeszcze narzekasz? Chcę z kiełbasą bez sosu. Haha, mogę mieć to dobrze wypieczone? Kiełbasą bez sosu, no nie. A, dużo kiełbasy dajmy. Ale denerwując, ale nie mogłem w ogóle tej pizzy wrzucić do kosza. Co powinno, co nie, przez, co powinno działać. Nie do zakryptowania, to źle. Teraz narzekają na to? Przecież wcześniej to nie było czegoś takiego. Jedna połówka pizzy z serem, a druga z pepperoni. Albo nie, może dwie z serem. Jedna połówka z pizzy z serem, a druga z pepperoni. Może dwie z serem? Rupi je na bardzo chrupi, rupi je na bardzo chrupiące. Wiem, zrobię dwie po prostu z pepperoni, tak? Zobaczymy, czy o to chodziło tej pani. Bo nie wiem, tej klientce naszej. To pizza kogoś innego, pepperoni to mi... Znowu niezdecydowany klient. Jedną pustą pizzę, proszę. Pusta pizza. Idzie pusta pizza. Nie wiem, czy chodziło o to. A to będzie dobre, jak coś takiego zrobię. Proszę bardzo, jeszcze pokrótce. Proszę, pusta pizza. To jest matematycznie idealna pizza. Co? O to chodziło. Ona pustą pizzę zamówiła. Chcę zamówić pizzę z serem i połową bez sosu. Pizza z serem, połowa bez sosu. Dobra, ostatni klient to był. I to będzie koniec tego odcineczka. No, chyba będziemy sporo na minusie. Bo w ogóle tutaj klienci nasi zaczęli narzekać na rzeczy, na które wcześniej nie narzekali. Ładne. Okej, bakłażany nam powoli rosną. Bawi się dobrze? Nie. Dobrze. A... jesteśmy na plus 7 dolarów. Okej. Okay. 500 dolarów to automat do sosu. Automatycznie nakładanie sosu. 500 dolarów. Stoły, dziękuję. Patrzcie, co za to możemy kupić. Tańczy, patrzcie. Tańczy na zewnątrz, promując pizzerię. To ale fajne. Tylko u nas. Pizzeria oszukana po raz drugi. Włamywacze kradną kiełbaski ze sklepu. Odpowiedź policji. Poważnie. Naszego sponsora. Alarmy Alana. Czy chcesz, aby policja wiedziała pierwsza o włamywaczach, czy wolisz sami to przekazać, kiedy jest już za późno? To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. Musimy w końcu kupić te... Patrzmy, jak to wygląda, tylko ten gość, co tańczy.
Cóż, udało ci się przetrwać festiwal kiełbaski. Nie będziesz za to w stanie poradzić sobie z pieczarkową ceremonią. Lepiej się na to przygotuj, haha. Czyli będziemy musieli kupić pieczarki. Znów ukradziony, sprzedajesz klucze do drzwi razem z pizzą. No. Oczywiście, moi drodzy, jesteśmy troszkę minimalnie na plus. Znaczy, wyszliśmy z ostatniego dnia minimalnie na plus. W porównaniu, na przykład mieliśmy $60, sporo straciliśmy. Jakoś jako tak się utrzymujemy, będziemy musieli kupić te pieczarki, które kosztują 25 dolarów. Więc, no wiecie, zrobimy to w następnym odcinku. Także zapraszam was do subskrypcji tego kanału, zostawienia łapeczki w górę, komentowania, udostępnienia. Do następnego, na razie, cześć, hej, hej.